Jak widzicie, w Ożerowie Mazowieckim prawie cała stacja nowa, przebudowana i jest już gotowa. To co, kiedy otwieramy? Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Pojawimy się ponownie, jak zawsze na koniec miesiąca, w Ożerowie Mazowieckim, gdzie całkowicie stacja się zmieni nie do poznania, a właściwie starej już nie ma. Nawet starego dworca w tym miejscu nie ma, który był przebudowany w ramach innej inwestycji. I mamy wszystko nowe, chociaż dworzec został po prostu wyremontowany w głównej mierze. Natomiast sama stacja stara została całkowicie wyburzona i jej już w tym miejscu nie ma. I mamy dwa nowe perony, nowe 5 torów, no i oczywiście cały nowy układ torowy w tej okolicy, jak i również nowe dwa przejazdy kolejowe, które zostały tutaj zmodernizowane. Została wymieniona nawierzchnia, co możemy też zapisywać. Nowy budynek na stawni i dwa tory odstawcze dla SKM-ki, która najprawdopodobniej może nawet w przyszłym roku się tu już pojawi jako linia S5. Natomiast to nie zmienia faktu, że w dzisiejszym materiale pokażę Wam dokładnie, jak to wszystko teraz wygląda, jak wygląda cała przebudowa, co się zmieniło, układ torowy po jednej, po drugiej stronie i oczywiście nowe perony wraz z przejściem podziemnym. Również pokażę, jak to wygląda na poziomie minus 1. Więc zaczynamy materiał patrząc od tej strony. Tak. Najważniejsze, co się zmieniło, to oczywiście likwidacja całkowicie tego wszystkiego, co to było wcześniej. Czyli starego peronu, peronu pierwszego, no bo był tylko i wyłącznie jeden peron, starej kładki, która w tym miejscu była, i starego budynku na stawni. Nowa nastawnia się znajduje teraz po lewej stronie, patrząc na ekranie. Tu jest nowy, wyremontowany przejazd kolejowy z nową częścią asfaltową. Natomiast stara nastawnia znajdowała się dokładnie na wprost teraz na ekranie, gdzie znajduje się ta półbramka. Tu, gdzie są teraz rozjazdy, był stary budynek, on został niedawno, jakiś miesiąc, dwa mniej więcej temu, wyburzony. Teraz już go w tym miejscu właśnie nie ma. No i pojawiło się tutaj torowisko. Jeszcze w tym miejscu nie ma sieci trakcyjnej, ale w poszczególnych miejscach już oczywiście ona się pojawia. I możemy to właśnie w tym miejscu zaobserwować. Przy okazji też widzimy, że tłuczeń jest jeszcze rozwożony. On musi być całkowicie równo wysypany i nasypany na całości tego nowego torowiska. W tym miejscu widzimy też nowe tory, które zostały jeszcze całkowicie niepodbite. I po lewej stronie widzimy powoli już stawiające się fundamenty, słupy od ekranów akustycznych, które będą rozstawione na terenie całej stacji, ale więcej o ekranach akustycznych i tylko lokalizacji powiem na sam koniec, kiedy pokażę Wam to wszystko, jak to wygląda na zasadzie projektu. Dwa nowe perony. Jeden peron jest już oddany do użytku, przynajmniej połowicznie. Są też na nim już oddane do użytku ławki, śmietniki i to tyle. Stara ławka zniknęła. Jest też oczywiście rozkład jazdy. No i bardzo ważny element to jest to, że są już tutaj montowane nawet tablice interaktywne. Znaczy tablice interaktywne są montowane i tablice oczywiście zwykłe, które będą wyświetlać na peronie, jaki pociąg przyjedzie w najbliższym czasie i odjedzie i tak dalej. To wszystko w tym miejscu jest montowane. Są też oczywiście megafony i w teorii głośniki, które powinny już Iwona nadawać. Iwona cały czas jeszcze nie wie o tym, że powinna tutaj w tym miejscu być. Najprawdopodobniej uruchomi się dopiero, kiedy będzie cała stacja oddana do użytku i wszystkie perony będą już funkcjonalne, więc jeszcze chwilę poczekamy. Przy okazji tutaj widzimy nowy budynek dworcowy, który został wyremontowany całkowicie z poczekalnią, która się znajduje właśnie po lewej stronie. O nim jeszcze powiem trochę więcej w późniejszej części materiału. A od samego nowego budynku dworcowego są już znaki kierujące i do windy, i do nowego przejścia podziemne. Przejście podziemnego. Nowe przejście podziemne w tym miejscu bardzo ładnie się prezentuje, jak i również na dole oczywiście. Jest prawie całkowicie gotowe. Miesiąc temu, jak tutaj pojawiłem się i latałem w środku i pokazałem Wam, jak to wygląda, tam jeszcze faktycznie prace były realizowane, były prace przy wykończeniu i jeszcze nie było wszystko pomalowane. Teraz to już w ogóle się zmieniło. I tu przy okazji bardzo ważna ciekawostka. Patrzcie po lewej stronie na ekrany akustyczne. Pojawiają się drzewa i nagle ekrany akustyczne w tym miejscu są wyższe. Nie do końca rozumiem, czemu ekrany akustyczne akurat w miejscu, gdzie są drzewa, są wyższe, gdzie są w domy, są niższe. Trochę to nie ma według mnie sensu, ale niestety w ten sposób to zostało tutaj to zrealizowane. Ogólnie rozłożenie ekranów akustycznych, tutaj rozmawiałem z mieszkańcem jednym z okolicy, według niego i według mnie też w sumie jest dosyć ciekawie poustawione. Zazwyczaj one są ustawione tam, gdzie jest pole, a nie tam, gdzie faktycznie mieszkańcy mieszkają. No, nie będę tutaj wchodzić w tą politykę. Przy samym Pochocinie na przykład są bardzo ustawione, bardzo niskie ekrany akustyczne, a według mnie powinny być wyższe, bo tam część pociągów właśnie jeździ jako przelotowe, zwłaszcza, że to jest Pochocin, więc tam przyspieszone pociągi się nie zatrzymują, no i oczywiście PKP też się tam nie zatrzymuje.
Lecimy sobie dalej. Od drugiej strony plany rozjazd na przykład na tor odstawczy dla SKM-ki w przyszłości, czy też dla kolei mazowieckich oczywiście, jeżeli będą chciały korzystać z tego toru. Natomiast dalej widzimy nowe oznakowanie już stacji Ożarów Mazowiecki, ładnie już ostatecznie postawione, sam nowy peron i przejście podziemne od drugiej strony. To wtedy sobie wlecimy i dokładnie zobaczymy, jak to wygląda na poziomie minus 1. Przy okazji co do starego peronu, znaczy starego peronu, to jest już aktualnie użytkowany, mogę powiedzieć, że jest dosyć wąski przez to, że jesteście trochę ogrodzony. No i tak, w tym miejscu mamy już ten ekran interaktywny, jak ja to powiedziałem, czyli będzie można sobie popatrzeć na przyjazdy, odjazdy pociągów i na zwykły rozkład w środku. Papierowo oczywiście rozkłady też będą się znajdować, w przejściu podziemnym również. Mamy tutaj już nowe barierki zamontowane, oczywiście są drogi dla osób niewidomych, znaczy dla osób niewidomych i niedowidzących w tym miejscu są zamontowane, no i możemy to zaobserwować właśnie w tym miejscu. Windy też wszystkie już właściwie są. Cztery nowe windy się w tym miejscu pojawiły. Wcześniej na kładkę nie dało się wybudować wind, bo kładka miała bardzo dziwaczny i pokraczny kształt. Kładka została całkowicie wyburzona już jakiś czas temu i teraz się pojawiają tutaj windy. Nie wiemy tylko i wyłącznie, czy windy będą oddane do użytku od razu z przejściem podziemnym, czy będziemy musieli na nie trochę dłużej czekać. Windy są cztery, są na perony, bo są dwa perony, i dwie na wejścia po jednej i po drugiej stronie, czyli po stronie północnej i południowej Ożarowa Mazowieckiego. Oczywiście wszystko zaznakowane, jest miejsce z gablotami na rozkład jazdy pod ziemią, no i oczywiście są nowe schody, ładnie pomalowane, nie chodziłem po nich, więc sam nie powiem po tym, czy się człowiek będzie na nich ściskać, ale biorąc pod uwagę, że z tej strony są zadaszone pod peronami, no wychodząc oczywiście od tych stron wejściowych na stację, czyli od strony południowej i północnej na przejście podziemne, nie są zadaszone co prawda te schody, więc możliwe, że będą trochę oblodzone, jeżeli spadnie śnieg i lód i wszystko to zmrozi nocą. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak to będzie funkcjonalne. No i tak, patrząc jeszcze od tej perspektywy, zobaczyć, że no, ten peron, który jest aktualnie użytkowany, jest ogrodzony, ale większość z niego jest już oddana do użytku. Chodzi oczywiście o to, że cały czas ten tor tutaj, który widzimy, nie jest oddany do użytku, bo dojście do stacji aktualnie jest poprzez przejście poziomie szyn i właśnie przechodzi przez między innymi ten tor. Więc do momentu oddania do użytku przejścia podziemnego nie będzie oddania do użytku tego toru. A kiedy będzie oddane do użytku, to oczywiście powiem na samym koniec materiału. Tu przy okazji widzimy peron pierwszy w tym miejscu. Peron pierwszy ma powstającą jeszcze płytę peronową. On tak samo ma być oddany do użytku włącznie z właśnie tymi dwoma torami po środku. Czy tory po drugiej stronie tego toru, tego peronu będą oddane również w tym samym czasie? Tego wam nie powiem, bo po prostu nie wiem. Wiem tylko i wyłącznie, że perony będą oddane i że ogólnie stacja będzie oddana, ale wątpię, żeby wszystko było w tym samym momencie oddane. Chociaż kto wie, może i tak się właśnie stanie. No dobrze, mówiłem o tym budynku dworcowym, to sobie teraz zobaczmy. Zwróćcie uwagę, że budynek dworcowy jest już prawie całkowicie gotowy, jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną. W środku jest jeszcze pusty, co chwilę zresztą zobaczycie. Mamy już nowy układ chodników, dookoła są drogi dla osób niewidomych, jak i również same budynki mają już nowe zadaszenie. Nie było tak jak przez chwilę, że nie było dachu, teraz jest już cała nowa blacha postawiona i sam budynek bardzo ładnie się prezentuje, zwłaszcza od drugiej strony, którą za chwilę zobaczymy. Cegiełki zostały, jak widzicie, wyczyszczone i bardzo to według mnie ładnie się prezentuje. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o nowym budynku dworcowym, a właściwie wyremontowanym. Według mnie to był strzał w dziesiątkę, bo on wtedy już trochę był zapuszczony, mało kto z niego korzystał, a teraz też się chce z niego korzystać, bo tak pięknie wygląda. Przy okazji może dzięki temu, że będzie tutaj właśnie hala dworcowa, poczekalnia i sam budynek dworcowy, to może jakieś pociągi PKP to będą się zatrzymywać, takie pośpieszne i szybsze. Kto wie, część pociągu przejeżdża przez Ożarów Mazowiecki bez zatrzymywania, a jeżeli będzie hala dworcowa, to może wrócą tutaj jakieś, znaczy pojawią się, nie wrócą, bo nie było, ale pojawią się jakieś pociągi, które w tym miejscu by się zatrzymywały. Nie tylko pociągi podmiejskie i aglomeracyjne, ale również pociągi, żeby pojechać na przykład do Łodzi bezpośrednio. Według mnie to byłby strzał w dziesiątki i w ten sposób Ożarów Mazowiecki mógłby się jeszcze bardziej rozwijać pod tym aspektem. Tu, jak widzicie, w środku budynku, no mało widać, ale ogólnie tam zbytnio jeszcze nic nie ma. Także tak, faktycznie z zewnątrz to ładnie się prezentuje, są już płotki i tego typu elementy, natomiast sam budynek dworcowy, jak i również sama stacja są modernizowane w ramach dwóch osobnych przetargów, osobnych inwestycji przez osobne spółki, bo jedno jest robione przez PKP PLK, drugie jest robione przez PKP SA, natomiast ważne jest to, że mniej więcej zakończą się te dwie inwestycje prawdopodobnie w tym samym czasie. Przy okazji tutaj też możecie zobaczyć, że ekran akustyczny są już montowane przy nowych torach, przy tym nowym torze, który jest oddany do użytku i jeszcze to się nie dzieje. I też w tym miejscu możecie zobaczyć te przejście, które jest aktualnie do peronu. Nie będę ukrywać, że to przejście, przynajmniej jak tutaj dojeżdżam co jakiś czas,
Jest według mnie dużo lepsza niż rzeczywiście kładka. No i też jest wygodniejsze niż winda, bo nie trzeba skorzystać z windy, tylko po prostu można się dojść. Chociaż chodzenie po tłuczniu czy jeżdżenie jest, bym powiedział, bardzo kiepskim rozwiązaniem i niewygodnym. Więc oczywiście wszyscy czekamy na to, aż się pojawią windy. Tak wygląda mniej więcej cała nowa część peronowa i w szperonach. Perony mają 4 krawędzie, obydwa, łącznie to są 4 tory i jest jeszcze jeden tor przelotowy znajdujący się bliżej dworca. W ten sposób pociągi dalekobieżne będą mogły ominąć tę stację, gdyby przypadkiem jakieś studenty na wszystkich torach jakieś pociągi podmiejskie stały. Co szczerze powiedziawszy wątpię. Tu widzimy po lewej stronie tor, który się zaczął właśnie w tym miejscu. On ma prędkość 40 km na godzinę maksymalną, bo jest to tor odstawczy. W tym miejscu na przykład SKM-ki czy Koleje Mazowieckie będą mogły odstawić swoje pociągi jako kurs skrócony, bądź po prostu jako przerwę techniczną poza szczytem. W ten sposób tutaj będą mogły się zatrzymać, nie blokując całego ruchu i nie będą musiały stać przy samych krawędziach peronowych. Tu widzimy dużo tłucznia wysypanego w różnych miejscach. To wszystko musi być wyrównane, tak jak to macie teraz na Warszawie Zachodniej, jako jedna duża powierzchnia z tłuczniem, więc to jeszcze się będzie działać. I tu oczywiście kolejne rozjazdy, tak żeby pociągi mogły się rozjechać na wszystkie pozostałe tory. Na razie mamy tylko i wyłącznie w Ożarowie Mazowieckim 2 tory wlotowe i 2 tory wylotowe z jednej i z drugiej strony w kierunku Błonia i w kierunku Warszawy. W przyszłości możliwe, że tutaj będą dobudowane 2 kolejne, ale na razie układ torowy nie przewiduje takiej możliwości rozbudowy. Jest on całkowicie przygotowany, teraz jak widzimy właściwie, pod te dwa. W sensie są 2 wylotowe, de facto dałoby się oczywiście dobudować kolejne 2, ale przejazd kolejowy z tej strony na przykład, który mógłby być zlikwidowany i mógł tutaj powstać właśnie wiadukt, który w teorii nawet ma już projekt, bo Ożarów Mazowiecki zlecił go ładnych kilka lat temu, mógłby powstać, ale na razie nie powstał, więc też dopóki to się nie zmieni, raczej bym się nie spodziewał tutaj dodatkowych jakichś atrakcji w postaci nowych torów czy nowych wiaduktów. W sensie, w dużym skrócie, dopóki nie powstaną nowe wiadukty, to raczej tutaj żadne prace przy budowie kolejnych torów się nie zaczną, bo wiadomo, że to by było oczywiście większe utrudnienie i samego miejsca w tym miejscu w tym momencie zbytnio tutaj już nie ma. Tak wygląda to teraz patrząc na projekt. Możecie dokładnie zaobserwować, czy w teorii miejsce, skąd tory mogłyby być na to do trzeciej i czwartej jest, ale są oczywiście teraz ślepe, są tam kozły oporowe postawione na jednym i drugim. Ogólnie też wszystkie kozły zostały ustawione na terenie całego nowego torowiska tejże stacji. Jest ono ogromne, nie będziemy tego ukrywać. Jest tak zrealizowane, żeby po prostu pociągi tutaj mogły szybko i sprawnie dojechać na stację i z niej wyjechać i ewentualnie ominąć ją, jeśli nie będą się potrzebowały w tym miejscu zatrzymywać. W skrócie to będzie duża stacja, duże miejsce, no i też to ma być stacja krańcowa dla SKM-ki. Na razie ma nie dojechać dalej ani do Pochocina, ani do Ożarowa, ani do Rokitna. Nie wiemy, czy to się kiedykolwiek zmieni, zmienić się może, ale oczywiście tutaj musiałoby same Błonie wyjść z inicjatywą i chcieć bezpośrednio. Nie tylko mieszkańcy, ale również sam urząd. Natomiast wracając do meritum i do samego tej stacji, sama stacja będzie mieć właśnie 2 tory odstawcze, jeden po stronie zachodniej, drugi po stronie wschodniej. Obydwa te tory są od torów, które się znajdują na samym środku stacji, czyli to są tory pomiędzy peronem pierwszym a drugim i w ten sposób pociągi będą mogły tutaj dojechać, zatrzymać się, zmienić kierunek i wykręcić. Oczywiście nie mamy cały czas oficjalnej informacji, kiedy SKM-K się tutaj pojawi. Wiemy tylko i wyłącznie, że S5 ma się pojawić dopiero, kiedy zakończy się cała przebudowa stacji Ożarów Mazowieckich i najprawdopodobniej, kiedy zakończy się przebudowa stacji Warszawy Zachodniej. Więc dopiero wtedy będziemy mogli mówić o szybkiej kolei miejskiej warszawskiej, która dojedzie właśnie do Ożarowa, co nie będę ukrywać, że na pewno byłoby dużą zaletą dla tego miejsca, bo by zyskali jakieś lepsze, szybsze, sensowne i na pewno nowoczesny tabor w tym miejscu, bo Koleje Mazowieckie raczej nie grzeszą swoją urodą i nowoczesnością. Chociaż mają dużo pociągów, na pewno więcej nowoczesnych tutaj jeździ niż do Radomia, ale na pewno nie aż tyle, ile to SKM-ka, bo SKM-ka jest cała nowoczesna. Także tak to wszystko w tym miejscu wygląda. Jak widzicie, trochę się dzieje, trochę powstaje, natomiast same oddanie do użytku. PKP zaznacza, że oddanie do użytku 2 nowych peronów w całości ma być na koniec tego roku, na koniec tych wakacji.
Więc możemy się spodziewać, że jeszcze przed rokiem szkolnym zostanie to oddane do użytku i będą już dwa perony. Czy wszystkie tory będą oddane do użytku, tego nie wiemy. Będzie na pewno też oddane do użytku przejście podziemne. Natomiast sama inwestycja w całości ma się zakończyć do końca 2023, czyli do końca tego roku. Także jeszcze chwila w Ożarowie Mazowieckim, a jak się wszystko zakończy, to oczywiście wszystko to ładnie podsumuję. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Zachęcam Was do wspierania i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze, miło mi tutaj do Ożarowa podjechać, nagrać to, bo tu się zawsze co miesiąc coś dużo zmienia. Tymczasem, do zobaczenia. Cześć!